Dagmara Moranowska, dzień dobry, zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Bardzo przyjemnej prognozy, a jutro nawet wyjątkowo słonecznej. Taka pogodna będzie też nadchodząca noc w całym kraju. Nieco więcej chmur może wystąpić jedynie na północnym wschodzie i wschodzie kraju, ale będą to niegroźne chmury. Na termometrach w nocy na ogół od 11 do maksymalnie 15 stopni. Chłodniej będzie na Mazurach, a także w górach, bo tam termometry wskazywać będą od 6 do maksymalnie 9 stopni. Tak jak wspomniałam, jutro w całym kraju dominować będzie bardzo pogodna aura. Nieco więcej chmur cały czas utrzyma się na wschodzie kraju, natomiast nad pozostałym obszarem może być nawet zupełnie bezchmurno. Dopiero w drugiej części dnia od zachodu dotrze do nas front atmosferyczny, który późnym wieczorem może przynieść już delikatne, przelotne opady deszczu. Na termometrach jutro od 18 do maksymalnie 23 stopni we wschodniej części kraju, przez 24 stopnie w centrum, do nawet 27 stopni w części południowo-zachodniej, a zatem całkiem przyjemnie i ciepło. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego regionu. Także noc na Kujawach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna, nawet w niektórych miejscach okresami zupełnie bezchmurna, a na termometrach od 12 do maksymalnie 13 stopni. Także jutro w naszym regionie na niebie będzie królowało słońce, a na termometrach od 23 do 24 stopni. Dopiero późnym wieczorem mogą pojawić się delikatne opady deszczu na zachodzie regionu. Na barometrach jutro wahania ciśnienia około 1010 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.